W dzisiejszym filmie zagramy sobie w gierkę, w której będziemy musieli banować ludzi. Mamy taki młot i tym młotem właśnie będziemy banować ludzi, rozwalając ich. Ta gierka nazywa się Banning Simulator X, czyli to już jest jakby kolejna wersja tej gierki. No i tu właśnie musimy nawalać tych ludzi młotem i wtedy jak ich rozwalimy, no to ich tak naprawdę banujemy. I tutaj właśnie był ten napis, że zbanowaliśmy gościa. Ta gierka mi strasznie przypomina wyglądem mininga. Tutaj jakby te GUI jest podobne i to wszystko. I tutaj w ogóle też jakieś jajka mamy, czy coś takiego, żebyśmy szybciej ludzi mogli banować, bo na razie no dosyć wolno nam to idzie. Tutaj mamy jakieś jajka. Tutaj mamy jajka za coiny. Pierwsze jajko kosztuje 40 coinów. Dobra, to otwórzmy sobie pierwsze jajko, zobaczymy jak tu w ogóle pety wyglądają. I tu też jakieś skrzynki są. Jakiś bany nam wyleciał, basic, chyba najgorszy niestety. Prawie najgorszy nam wyleciał, dobra. To jeszcze jedno sobie otwórzmy, żebyśmy mogli szybciej banować ludzi i w ogóle też możemy mod gdzieś upgrade'ować pewnie. Na razie mamy taki słaby, po prostu zwykły mod. Ale tutaj z tego co widzę mamy shop, zobaczmy czy tutaj możemy sobie jakiś lepszy mod kupić. Możemy sobie tutaj kupić jakiś taki za 100 coinów, no to w sumie tyle nie mamy. Dobra, to musimy trochę coinów uzbierać, zobaczmy gdzie w ogóle są te nasze pety. Tutaj mamy dwa pety, możemy mieć cztery pety. I pety dają nam damage i jakby bany nam dają. Chyba będziemy po prostu dostawać dwa bany za pokonanie jednego gościa. Znaczy no zbanowanie jednego gościa, tak to dziwnie powiem. I tutaj w ogóle mamy nawet banland. Tutaj jest jakiś taki lepszy trochę jakiś boss. Zobaczmy jak go szybko uwalimy. No w miarę szybko idzie. W ogóle jak zaczynamy go bić, to on się przestaje ruszać, a więc spoko, nie będę musiał za nim biegać. Zobaczmy ile za niego coinów dostaniemy. No trochę więcej coinów za niego dostaliśmy. Musimy teraz uzbierać 1000. I tu w ogóle też mamy różne rzeczy. To jakieś masterki mamy. Mamy masterko od jajek, boostów, od fiuzowania i od jakiegoś expa. Czyli tu jest jakieś fiuzowanie petów. Tu w ogóle też są portale. Ciekawe, czy to są portale do innych światów, czy do czegoś innego, ale raczej do innych światów. Ile trzeba mieć na ten portal? Aha, coming soon. Czyli nie ma jeszcze tych tutaj dodatkowych światów. Dobra, to może na początku sobie lepszy młot teraz kupmy, bo lepszy kosztował 100 coinów. A więc sobie kupmy. W sumie na taki już mamy mieczyk i nawet na taki młot mam większy. No i na ten nas już nie stać. Dobra, to kupmy sobie na razie ten młot. No i mamy już taki porządny młot do banowania. A więc zobaczmy w sumie, jak to będzie z tym młotem tutaj szło. Tego gostka na ile hitów pokonamy? No i tak nie wygląda to za dobrze. Musimy go na jednego hita pokonywać. Tu w ogóle jest coś jeszcze, jakieś talizmany tu są. Zobaczmy w sumie, jak to działa. Tu jakieś takie talizmany dają nam, nie wiem co one dają. Aha, damage nam dają, szybkość poruszania i tutaj jakieś, nie wiem, szczęście czy coś takiego, tylko 1000 coinów kosztuje, więc na razie no to niestety nie mamy. Musimy zarobić. W sumie niech pofarmy się chwilę na auto tutaj, bo tu jest auto i wtedy będzie nam automatycznie jakby tych gości tutaj banować. Dobra, i gościu zbanowany. Niech to się tak chwilę pofarmi, żebyśmy może trochę lepszy upgrade mogli zrobić. Dobra, i zbanowaliśmy 47 ludzi i za to zarobiliśmy prawie 7000 coinów, a więc myślę, że teraz już mamy na duży upgrade. I w ogóle jakiś level młotu wbiliśmy. Gdzie są te młoty w ogóle? Tutaj mamy broń i trzeci level tego młotu wbiliśmy, to one jeszcze levele mają. Tu są talizmany i tu są tytuły. O właśnie, jeszcze musimy te tytuły ogarnąć. Tu są właśnie te rangi, musimy sobie kupić jakiś tytuł. Myślę, że już na jakiś nas będzie stać, o ile mamy expa na dany tytuł. Tutaj jeszcze musimy 4% expa dofarmić i będziemy mieć jakiś silver tytuł. No dobra, to dofarmy w sumie te 4%, to od razu wszystko zupgrade'ujemy. Tą rangę, ten młot i jeszcze pety sobie poprawimy. Więc niech to jeszcze się tutaj dofarmi do tych 4%. Dobra, mamy już 100%, a więc możemy sobie teraz po pierwsze rangę lepszą zrobić. Czyli cyk, kupujemy sobie tą za 2 koła. Nie wiem, co nam rangi dają. W sumie zobaczmy tu w itemkach. Chociaż nie, w sumie tu jest co innego. No nie wiem, co te rangi mi dają. Coś na pewno dają, ale mniejsza w to. Kupmy sobie tutaj teraz lepszy młot. Czy stać nas już na maksymalny? No powiem wam, że chyba nie. Możemy sobie taki kupić, taki pszczeli młot. Chociaż nie, nie stać nas na niego. Na taki pszczeli młot nas stać. Dobra, to kupmy sobie taki. Teraz mamy taki pszczeli młot. Dobra, to teraz raczej już wszystko na hita będziemy rozwalać, a więc sobie szybko zaróbmy na drugą mapkę i tam sobie jajka potwieram od razu. No tutaj dosłownie kilku tych gosków muszę rozwalić. Teraz już z tym pszczeli młotem idzie nam to całkiem nieźle. Dobra, i mamy 1000, więc pójdźmy sobie tutaj do desert i zobaczmy, jak to będzie tam wyglądać. Klikamy sobie tutaj cyk, no i tu mamy taką mapkę. I za ile tu są jajka? Tu jest jedno jajko za 3 koła. I drugie jest za 125. Dobra, to niech się znowu na auto przyfarmi. W ogóle to jest gigantyczna maszynka jakaś. Co to jest, jakaś maszynka do dark materów czy do czego? Co to tutaj jest? Tutaj jest do voidów maszynka jakaś. Dobra, to niech to się przyfarmi na auto teraz, żebyśmy lepsze pety mogli sobie potwierać z tego jajka. Dobra, teraz zarobiłem trochę więcej, bo zarobiłem 22 000, więc otwórzmy w sumie sobie kilka jajek i zobaczmy, o co chodzi z tymi całymi talizmanami. Tylko to chyba na wcześniejszą mapkę musimy się wrócić i w ogóle tą mapkę już możemy sobie odblokować. Ale dobra, tu otwórzmy sobie tak, nie wiem, no z 2 jajka dosłownie, żeby zobaczyć, co tutaj nam wyleci. No jakiś basic nam wyleci, ale fajnie te pety wyglądają w sumie. Szkoda, że najgorszy nam wyleciał, no ale dobra. Mniejsza w to, może wyleci nam coś lepszego. No jakiś taki znowu nam wypadł słaby, ale nie najgorszy. Dobra, jeszcze jedno sobie otwórzmy, żeby już mieć 3 pety z tej mapki. No i teraz jakiś nam wyleciał do jakiś orientalny? Dziwna jakość, no ale chyba dobra całkiem, tak mi się wydaje. Dobra, załóżmy sobie te pety, gdzie tu jest jakiś best. Ile one dają? 16 damage'u, 16, no i ten daje 28 damage'u. I w ogóle zwiększy nam jakby szansę na jakieś pety chyba o 15%. A nie,
dobra, tutaj pokazuję procenty, jakie na tapety były. Myślałem, że może jakieś takie enchanty w sumie. Dobra, ale od razu sobie tą mapkę odblokuję, może nawet wszystkie mapki w tej gierce dzisiaj odblokuję, bo dosyć szybko nam to idzie. Tu mam jakichś takich, nie wiem, biznesmenów, albo czarodziei. Nie, dobra, chyba czarodziei, magic, chyba jakichś takich bardziej czarodziei po prostu tutaj mamy. No i ich już wcale tak łatwo nie jest rozwalić, musimy zaupgrade'ować sobie nasz miecz. Dobra, pójdźmy może na spawna sobie te miecze poupgrade'ować, tu mamy teleport, ciekawe czy za darmo jest teleport, za robuxy. Dobra, to ja sobie pobiegnę, po prostu pobiegnę tam. I pójdźmy teraz zobaczyć w sumie do tych teleportów i to w ogóle nie zauważyłem, tu są jakieś dungeony. A raczej byśmy nie przeszli tego dungeonu, ale zaraz to sprawdzimy. Tylko właśnie zobaczmy te talizmany. Pierwszy jest za 1000, drugi jest za 4000 i trzeci jest za 12 koła. Dobra, to może taki sobie kupmy na razie. Nie wiem, czy w ogóle mogę go kupić, chyba nawet nie mogę go kupić. Aha, muszę poprzedni kupić, dobra, to kupmy sobie ten. I na razie zostańmy z tym talizmanem. I tutaj mamy taki talizman, który jest takim jakby, no, prawie naszym petem. I czy w ogóle tutaj te kryształy wcześniej miałem? Nie zwróciłem na to uwagi, chyba miałem. Dobra, mniejsza w to zobaczmy, czy te dungeony działają, czy nie działają. Chyba dopiero je dodadzą, a więc dobra. Zaupgrade'ujmy sobie w sumie nasz mieczek teraz. Możemy sobie kupić już taki za dychę w sumie, jakąś taką kosę gigantyczną. No i mamy taką kosę w sumie, która wygląda no całkiem git. Dobra, wracamy dalej rozwalać tutaj te mobki i zarabiać siano. Już tutaj na tej pierwszej mapce wszystko na hita rozwalamy. Plan jest taki, żeby w sumie całą tą gierkę odblokować, bo myślę, że może nam się to udać, bo teraz jest event na podwójne końce i na podwójnego laka. Dobra, niech teraz tu się pofarmi na auto trochę. Dobra, i teraz mamy 30 koła i tutaj od razu nam kolejną mapkę odblokował. A nie, dobra, to ta sama jest, tylko tu jakieś takie dziewczyny widziałem. Wcześniej rozwalaliśmy tych magików tutaj. Dobra, ale pójdźmy tutaj, tu mamy właśnie ten pszczeli świat, z którego mamy tą kosę. I tutaj kolejny świat kosztuje 27. No dobra, to kolejny świat jest trochę drogi. Tutaj mam jakieś takich króli pszczelich. Ile z nich siana dostaniemy? Trochę z nich dostajemy siana, ale nie też jakoś tak super dużo. No coś tam z nich wpada, ale dobra, tu sobie jakieś jajko otwórzmy. Ile tu kosztują? 12,5 koła tu jajko kosztuje. Dobra, to do farmy do 25 tysięcy, żebyśmy mogli dwa jajka otworzyć. Tu i tutaj w ogóle bossem jest twórca Beastworm Simulator. Jakby pewnie część z was nie wie, co to jest za gierka, no ale to był chyba pierwszy taki symulator, który był tak masakrycznie mocno rozbudowany. Był chyba jednym z najbardziej skomplikowanych symulatorów dla wielu ludzi. Dobra, ale mamy już tutaj na dwa jajka, więc sobie otwórzmy dwa te jajka, zobaczymy, co nam ciekawego wyleci. Mam nadzieję, że w końcu coś dobrego nam wyleci. No nie, no basic, dajcie w końcu coś dobrego. Jest event na podwójnego laka, a nami takle są najgorsze pety. Może teraz w końcu coś dobrego nam wyleci? No znowu jakiś evil nam wyleciał. Dobra, przynajmniej tyle. I tu w ogóle jest tak, że tutaj jest chyba jakby void jakość. Tu mamy zwykłe pety, tu są void pety. Tak mi się wydaje, no bo one takie kolorki dziwne mają. I tutaj w ogóle kolejną rangę możemy sobie wbić, tylko kurczę, szkoda, że kliknąłem tutaj, to by mnie przyniosło na początek. Dobra, to muszę dobiec tam do tej krainy z powrotem. W sumie załóżmy sobie od razu pety. Zobaczmy, ile te pszczoły dają. No trochę dają, 57 damage'u i 24 bany. I ten tutaj daje 40 damage'u. Dobra, to w sumie znowu niech się przyfarmi na tych pszczołach, tylko teraz tak dużo siana wyfarmy, żebyśmy mogli mocno zupgrade'ować nasz mieczek. Dobra, i teraz dużo więcej przyfarmiłem, bo przyfarmiłem 155 tysięcy, a więc no myślę, że teraz już będziemy mieć na jakieś dobre młoty. Zobaczmy, jak to wygląda. W ogóle może rangę sobie lepszą zróbmy. Teraz możemy sobie zrobić golda, więc zróbmy sobie tego golda. Nie mam pojęcia, co te rangi dają. Prawdopodobnie więcej farmimy coinów i tak dalej, ale dobra, teraz ważniejsze są lepsze bronie. Zobaczmy, jak będziemy mogli kupić. Już możemy tutaj w ogóle wszystkie lodowe kupić. Tu możemy już taką tropikalną kupić, tylko tu rangi są wymagane. Aha, dobra, to po to są rangi. Tu potrzebujemy jakąś taką rangę. Ciekawe, czy możemy to kupić sobie, bo nie wiem, czy to jest gold ranga, czy to jest jakaś wyższa ranga. Tutaj już tej na pewno rangi nie mamy. Zobaczmy, czy to możemy kupić. Nie możemy kupić, czyli nie mamy takiej rangi. A to możemy kupić? Też nie możemy, bo też takiej rangi nie mamy. Dobra, no to jest jedyna broń, którą możemy sobie lepszą kupić w takim razie. Ile potrzebujemy do tej rangi w ogóle? Diamentu potrzebujemy i później jest emerald, no i później jest dopiero drakonik. No to jednak trochę więcej roboty jest, niż się spodziewałem. Dobra, to chociaż sobie nową mapkę za to odblokujmy wszystko. W ogóle ciekawe, czy są jakieś kody do tej gierki, no bo tutaj mamy kody. Ale nie widzę niestety żadnego kodu, więc prawdopodobnie nie ma. Ale dobra, dobiegnę tam do końca, odblokujemy kolejną mapkę przynajmniej. I tutaj do odblokowania mapki też jest ranga potrzebna. No dobra, to taką rangę mamy, ale tutaj zobaczcie, że na tą kolejną już musi mieć diamentową rangę. Czyli pomimo tego, że mam to 81 tysięcy, to i tak nie będę mógł tego odblokować, no bo rangi nie mamy. I tu w ogóle jajek nie ma? Tutaj jajek w ogóle nie ma. Dobra, to niech to się farmi, żeby ta ranga nam się po prostu wbiła i tyle. Dobra, i chwilę to zajęło, ale wbiłem tego golda, więc teraz możemy zrobić tak, cyk, przechodzimy sobie tutaj. W sumie to diament teraz wbiłem, teraz mamy diament. No i teraz możemy sobie dodatkowo kupić lepszy młotek, albo nawet kilka młotków. Zobaczmy, co możemy kupić za ten diament. Możemy sobie kupić taki, taki,
ataki i tutaj już tego nie możemy. Dobra, to kupmy sobie znowu taką kosę tropikalną, tylko nie pokazuje mi tej kosy. No i mamy teraz taką kosę jakby, no w sumie nie tropikalną, no taką wakacyjną po prostu, plażową. Tylko, że teraz znowu muszę biec aż tam, a więc biegnę tam. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać tam. I w sumie talizman sobie lepszy kupmy. Zapomniałem kompletnie o tych talizmanach, a te talizmany też dużo nam dają. Kupmy sobie ten, bo ten musimy kupić. Od razu sobie kupmy ten. I dobra, i ten sobie kupmy i te dalsze już są w sumie droższe. Aż tyle nie będziemy wydawać, bo chcę jeszcze jakieś jajka w ogóle otworzyć. Teraz mamy taki talizman. W sumie całkiem spoko wygląda. Dobra, i tutaj w końcu mamy tą plażę za 81 koła i cyk. I odblokowujemy sobie kolejna mapka. 243 kosztuje. Tu mamy jakąś kolejną maszynkę w ogóle. Co to jest za maszynka? Od czego ona jest? Tu jest... Tu są jakieś radiant pety, czyli prawdopodobnie to są po voidach pety. Tu w ogóle możemy kliknąć i możemy sobie to sfuzować. Nie możemy założonych petów fuzować. No dobra, ale i tak mam mało petów, a więc na razie tego nie będę robić. Tylko tutaj też nie ma petów lepszych. To w takim razie całą resztę tutaj sobie jeszcze otwórzmy i spróbujmy to przerobić właśnie. No te radiant pety, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Powiem wam, że fajnie te jakości wyglądają. Tutaj ten void mega dobrze wygląda. Dobra, ja otworzyłem za wszystko i jak zwykle nic dobrego mi niestety nie wyleciało. Czy coś nam się w ogóle zmieni? No coś tam się zmieniło, ale dobra, spróbujmy te pety przerobić, tylko musimy je zdjąć. Spróbujmy przerobić je na te radianty, zobaczymy jak to będzie wyglądać, o ile w ogóle nam się cokolwiek uda zrobić. Tylko problem jest taki, że mamy 5 różnych petów. No dobra, spróbujmy to w taki sposób. I za bardzo się nic nie dzieje, powiem wam. No jakby nie fuzuje się to. A nie mam wystarczająco waluty. Dobra, to trochę waluty do farmy. Dobra, teraz mamy wystarczająco, spróbujmy to zrobić. Spróbujmy sobie tego zrobić i cyk, czy się uda. Chyba się nie udało, to może tego spróbujmy. I też się chyba nie udało. No tutaj niestety się nie udało. No dobra, trudno, może w kolejnym filmie się uda, ale w tym to będzie na tyle.